Bezprawie na polu to codzienność dolnośląskiej wsi. Agencja Nieruchomości Rolnych ma w tym roku 3,5 tysiąca hektarów gruntu nielegalnie obsianego przez innych rolników, a rolnicy nie mogą upilnować prywatnych pól przed nadgorliwymi sąsiadami gotowymi siać na cudzym, a co gorsza zbierać plony z nieswojej ziemi. Alfredowi Barabaszowi z Rękowa ktoś właśnie ukradł 5 hektarów. Mini reportaż Jadwigi Jarzebowicz. Alfred Barabasz dzierży w garści umowę dzierżawy, ale fakty okazały się bardziej wymowne niż dokumenty. Na jego polu w Rogowie Sobódzkim ktoś ukradkiem 1 listopada posiał własną pszenicę. Rolnik popędził na policję. Policja w ogóle nie przyjęła mojego wniosku, no bo powiedziała, że krzywdy żadnej nie ma. Ktoś przyjechał i krzywdy mi nie zrobił, zaorał mi pole, zasiał i pojechał. Na Dolnym Śląsku nie po raz pierwszy prawem silniejszego na pole wjechały obce maszyny. Jeśli właściciel gruntu nie zorientuje się w porę, to ani się obejrzy, a zakiełkuje mu cudze ziarno. Właściciel nieruchomości może dochodzić swoich praw z powództwa cywilnego. Może to być przede wszystkim zaniechanie naruszeń, a także przywrócenia stanu zgodnego z prawem. Kłopot w tym, że gdy właściciel się procesuje, nielegalny rolnik może zgodnie z prawem upominać się o unijne dopłaty. Mam pole w 150 kawałkach, no i faktycznie nie jestem w stanie tego upilnować. Jeżeli bym tego raz nie zaorał i zostawił, to Bóg jeden wie, czy mi więcej pól nie pozaorywali i nie pozasiewali. Jednak na wsi nic się nie ukryje. Życzliwi sąsiedzi podpowiedzieli rolnikowi, kto uprawiał jego pole. Czy pan przez pomyłkę nie obsiał pola sąsiada? Którego? Halo? Nie. Proszę pana, 1 listopada. Zawłaszczanie cudzej ziemi to już nagminna praktyka. W tym roku grunty Agencji Nieruchomości Rolnych wykorzystało ponad 170 nielegalnych użytkowników. Dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych nie chciał z nami rozmawiać na temat pól należących do Skarbu Państwa obsiewanych przez niezidentyfikowane ciągniki. Bo choć każdy taki wypadek zgłaszany jest na policję, procederu to nie ukróciło. Dlatego Alfred Barabasz wziął się na sposób. Moje będzie na wierzchu, stwierdził. Cudzą pszenicę przeorał i zasiał własną kukurydzę. Rogów Sobucki, Jadwiga Jarzębowicz. No i tylko pytanie, co wyrośnie z tej specyficznej krzyżówki ziarna.